No nie, nie wierzę w to. Zamknęli mnie w więzieniu. Jestem za kratkami. To wszystko przez to, że w poprzednim odcinku obrabowałem bank jubilera i jakąś willę. Ale wiecie co? Postaramy się stąd dzisiaj jakoś wydostać. Tylko zanim to zrobimy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcjoneczkę. Wiem, że gdzieś tutaj jest jakieś tajne przejście i ono jest chyba właśnie tutaj za toaletą. Dobra, otwieramy to i musimy teraz tutaj wejść. Gdzie ja teraz jestem? O, wpadłem na dół! O kurde, czy to nie są czasami ścieki? Dobra, przejdziemy sobie jakoś tędy. Czemu tu jest jakiś czerwony balonik? Co to? O, dobra, jednak nie chcę wiedzieć, co to jest za balonik. Idziemy stąd dalej, zejdziemy sobie chyba jeszcze niżej. O, jestem w podziemiach teraz. W ogóle jak tutaj śmierdzi? Jest chyba w jakichś ściekach czy coś, ale no to nic takiego. Musimy się stąd jakoś wydostać, bo przecież nie mogę być zamknięty w więzieniu. Co to tutaj dalej? Jest jakieś podziemia kolejne? Rury? Dobra, nie wiem. Idziemy po prostu dalej. Zaraz się myślę stąd wydostaniemy. Może przejdziemy do jakichś wentów czy coś. Nie wiem, za wszelką cenę muszę się po prostu stąd wydostać. Czy to jest lawa? Okej. Nie spodziewałem się tego, że będzie tutaj lawa, ale tu nic takiego. Przeskoczymy sobie to, nic się nie dzieje. To wszystko przez to, że obrałem jakiś bank. No, potrzebowałem trochę rubuksów, ale... No dobra, wiecie co, może zasłużyłem, ale musimy się stąd jakoś wydostać. Nie mogę być tutaj zamknięty. Udało mi się przejść do jakichś wentów i czy to nie są lasery? Okej, ominiemy sobie to bez problemu. Czy ja mogę na to wskoczyć? Okej, chyba polecę do góry. Dobra, udało się. Jestem. Co my mamy teraz tutaj dalej? O nie, 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 odejdź ode mnie. Jakiś laser latający tutaj jest. Zjedziemy sobie na dół, mogę podejść. Nie, 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 uciekaj. Okej, przeskoczyłem go. Przeskoczyłem go, nic się takiego nie dzieje, spokojnie. Niech on sobie teraz odleci i szybko biegniemy. Szybko, 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 że mnie tylko nie dorwał. Dobra, udało mi się, ale blisko było. Jestem w jakichś kolejnych wentach i dalej jestem w tych ściekach. Okej, powolutku sobie tutaj przejdziemy, żeby tylko nie spaść na dół. Znowu lasery tutaj są. Nie no, te lasery to są akurat bardzo łatwe do przejścia. Lawa, nie no, jak ja nienawidzę tej lawy. W ogóle to jest tak gorąco, ale muszę sobie przejść tutaj i skaczemy na dół. A, i woda tutaj jest. No i wreszcie jakieś przejście. Może udało mi się gdzieś dojść? Polecimy sobie kolejnym wiatrakiem do góry i chyba od razu zeskoczymy sobie na dół. Dobra, lecimy! Nie, 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 nie. Wskoczyłem tu na dół i został włączony alarm. No jeszcze zamknęli mi przejście i co ja teraz zrobię? Jak ja się stąd wydostanę? W ogóle widzę, że tutaj jest też więcej osób w tym więzieniu. Co ja muszę tutaj zrobić? Czy muszę wejść do wenta? Dobra, wskoczymy sobie tutaj. Mogę tu wejść? Tak, mogę tutaj wejść. I z której strony teraz muszę pójść? Czy to jest jakiś labirynt? Okej, udało mi się gdzieś przejść. I tu jest chyba karta do otwierania tych drzwi. Musimy to jakoś po cichutku sobie wziąć. Czemu to w ogóle gra tak głośno muzyka? Tak, udało mi się otworzyć te drzwi. Dobra, muszę tam tylko jak najszybciej dobrać. Ja sobie stąd na spokojnie pójdę. Tutaj nie mogę nigdzie przejść. Dobra, wróćmy tutaj do góry. Przejdźmy z powrotem tego wenta i teraz mogę się stąd wydostać. Ej, kamera mnie chyba widzi. Właśnie jest na zielono. Dobra, uciekam stąd jak najszybciej. Znowu mam jakieś kolejne lasery. O, cześć panie policjancie. Dobra, szybko, szybko, żeby mnie tylko nie złapał. Dobra, co my tu mamy? To jest stołówka teraz. Przeskoczymy sobie to. Czemu ta cała stołówka jest w ogóle zalana wodą? Może mieli jakąś powódź czy coś? Jesteśmy przy drzwiach. Dobra, wskakujemy tu. Kolejny laser. Ej, to już wygląda, jakbym obrabował jubilera w tym momencie. Może to być dosyć trudne, ale jakoś chyba damy radę. Ostatni laser i udało się. Armory. Mogę tutaj jakoś wejść? Przecisnę się przez to? Chyba nie dam rady jednak przez to przejść. Idziemy dalej. Co my tutaj teraz mamy? Czy to są łazienki? Ej, ta w ogóle wygląda jak była mega gorąca. Mogę przejść drugą stroną? No nie, drugą stroną też nie dam rady. Dobra, przejdźmy jakąś górą. Okej, wskoczę sobie tutaj i musimy przejść jakoś przez te prysznice. Na spokojnie damy radę i skaczemy na dół. I co my mamy dalej? Nie no, kolejne lasery. Dobra, to sobie przeskoczymy wszystko bez problemu. I teraz mogę przejść sobie tutaj? No nie, no to jest zamknięte. Dobra, wejdę może do tej toalety po prostu. Co to jest? Dobra, żebym nie wpadł do tej wody, bo to się może źle skończyć. Przeskoczymy sobie to i idziemy tutaj. No nie, znowu do kanalizacji. Co to jest? Ej, czemu są jakieś ręce, kości w ogóle? Dobra, idziemy dalej po prostu. Nie zwracam na to uwagi. Wskakujemy tu i może zaraz wreszcie stąd wyjdziemy. Znowu mam jakiś kwas. Coraz dziwniejsze jest to więzienie. Naprawdę nie wiedziałem, że pod więzieniem jest tyle dziwnych rzeczy. No właśnie, o tym mówię. Wskakujemy na to, tylko tak, żeby nie wpaść do tego zielonego, bo nawet nie chcę wiedzieć, co to jest po prostu. Co my tutaj dalej mamy? Czy to są jakieś rury? Okej, z tego chyba leci woda. Dobra, prawie tym dostałem. Przejdę sobie zaraz dalej. Okej, szybko to mijam i wchodzimy do kolejnego pokoju. Czemu tu jest jakieś fioletowe coś? Ej, to więzienie jest naprawdę coraz dziwniejsze. Wskakujemy teraz na to i żebym w to nie wpadł. Nie wiem, ile rzeczy ja mogę jeszcze tutaj wpaść. Ej, nie, czy my zaraz spadniemy tutaj na dół? Dobra, widzę tam drabinkę, jednak nie jest tak źle. Tylko powoli, żeby nie było za szybko. Dobra, dobra, dobra. Jest. Git. Wskakujemy sobie i lecimy do góry. Wreszcie mi się udało wejść na dach. Może się jakoś stąd wydostanę. Co to w ogóle jest? Dobra, żebym tylko nie wszedł w to światło, bo wtedy mnie zauważą. Chociaż i tak jest dzień. Nie wiem, jakim cudem oni mnie nie widzą. Ale sobie to ominiemy, to nic takiego. Czy tam jest helikopter? Dobra, wreszcie się jakoś stąd wydostanę. Tylko przeskoczymy sobie te wszystkie lasery. Został ostatni i udało się. Dobra, odlatujemy tym helikopterem. Gdzie ja jestem? Wiecie co? Chyba jednak nie potrafię za dobrze latać helikopterem. Rozbiłem się na dachu i gdzie ja teraz
teraz mam pójść? Dobra, wejdźmy sobie tutaj do góry. Ile pode mną jest policji? Oni chyba wiedzą, że się tutaj rozbiję. Muszę jak najszybciej stąd uciec. Udało mi się dojść tutaj do końca, ale szybko zejdziemy na dół i chyba znowu będziemy musieli zejść do kanalizacji, bo innej opcji po prostu nie mam. Dobra, zeskakujemy sobie tu i wskakujemy. Nie mam pojęcia, jak długo będę jeszcze musiał siedzieć w tym miejscu, ale chciałbym się wreszcie stąd wydostać. Czemu ja w ogóle próbowałem ukraść tamte Robuxy? Po co mi to było? Wiecie co? Nie wiem. Nigdy więcej już tego na pewno nie zrobię. Teraz sobie chcę tylko i wyłącznie stąd wyjść. Udało mi się dojść do jakiegoś miasta. Gdzie ja jestem? Co? Policja znowu? No nie. Muszę się chyba poddać. No i jestem z powrotem w celi. Tylko na to czekałem. Chociaż tym razem jest otwarta. Nie muszę na nikogo czekać. Nie wiem, zajdę sobie tutaj na dół. Kto to w ogóle jest? Jak ja mam teraz się stąd wydostać? O, pieniądze, tu są Robuxy. Dobra, nie, ale więcej Robuxów nie jest mi już potrzebne. Może jest jakieś przejście w jakiejś celi? Albo tędy się na przykład przedostanę. Co to jest? Znalazłem tutaj łom? Dobra, może jakoś wreszcie zniszczę te drzwi, bo muszę się stąd wydostać. Dobra, wiecie co? Jednak to nie działa. Muszę znaleźć jakieś inne wyjście. Znalazłem jakąś toaletę i co jakbym ją zniszczył? No właśnie. Dobra, możemy sobie tutaj przejść i znowu jestem w jakichś tunelach. I co, tu są jakieś rury? Dobra, wreszcie stąd wydostanę. Muszę się teraz stąd wydostać. To nie ma opcji, że mi się tym razem nie uda. Jaka tu jest wielka rura. Dobra, szybko przechodzimy przez ten wiatrak, tak żeby się nic nie stało. Idziemy dalej. Co to są za maszyny w ogóle pod ziemią? Nie, nie, nie. Powoli, powoli, żebym tylko w to nie wszedł. Udało nam się i pod nami jest w ogóle jakieś czerwone coś. Przeskoczę sobie szybko przez te rury i dalej mamy... Co to jest? Ja już się coraz bardziej boję po prostu tego więzienia. Nie wiem jeszcze, jak daleko będę musiał dojść, ale to już powoli jest straszne, naprawdę. Udało się. I co to teraz jest? Wreszcie jakieś wyjście. Patrzcie, widzę światło. Czy to jest to? Dobra, możemy A nie, przecież to lampka. Super. Kto montuje lampę w podziemiach? Na co to komu? Dobra, idę po tej drabinie. Gdzie jestem tym razem? Czy to jest jakiś magazyn? Dobra, mamy tutaj drzwi. Mogę przez nie przejść. Otworzyłem sobie jakoś i jestem po drugiej stronie. Udało mi się przez to przejść. Mamy znowu jakieś kolejne niebieskie lasery. Ale to nie jest nic takiego. Lasery to nie jest największy problem. No właśnie o tym mówię. To może być dopiero problem. Co to jest za przycisk? Szybko, 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 biegnij, biegnij. Gdzie ja jestem tym razem? Co to jest? Czemu tu jest wszędzie wylany jakiś kwas? Są jakieś inne przejście czy cokolwiek? Dobra, szybko, szybko. Teraz musimy jak najszybciej stąd wydostać. Już w ogóle nie będę się rozglądać ani na nic czekać. Kolejne wejście do celi. No nie mogę przecież tędy przejść. Są jakieś inne drzwi. Mam crowbar przecież. Dobra, mogę to zniszczyć. Może to są jednak te drzwi. Tak, to. Nie, dobra. Nie chciałem tu chyba jednak wchodzić. Nie chciałem tu wchodzić. Dobra, idziemy stąd szybko. Otwieraj te drzwi. Którą teraz wybrać? Dobra, to sobie sprawdzimy. Okej, pierwsza będzie tutaj. Druga będzie ta. I teraz przeskoczymy sobie przez tą. Dobra, już jesteśmy na końcu. I udało mi się przez to przejść. Tylko nie wiem jeszcze, jak daleko mi zostało do wyjścia. Jestem w jakiejś kolejnej stołówce. Tylko w tej więzieniu w ogóle nie ma nikogo. Serio, jest totalnie puste. Jestem tutaj sam i próbuję się stąd po prostu wydostać. Cały czas są tutaj jakieś lasery. Ile tego jeszcze będzie? Czy to jest wreszcie wyjście? Proszę, powiedzcie mi, że wreszcie się udało. Co? Udało mi się wyjść na dwór. Dobrze, to jest bardzo dobry znak, tylko... Tak, może pójdę tutaj. O nie, co się stało? Czemu jestem znowu w celi? Chyba dostałem od jakiegoś policjanta. Co to jest? Co to znowu jest? Czemu mnie nagrywa jakiś policjant? Nie, wiecie co? Już mam tego dość. Nie wiem jeszcze, ile mi zostało. Naprawdę nie wiem. Chcę tylko wyjść z tego więzienia. Albo wiecie co? Po prostu sobie będę szedł teraz do przodu. Wyjdziemy sobie tym wentem, tymi drzwiami. I co to teraz jest? Ej, czy tu nie powinny być jakieś lasery? No pewnie, że tak. Lasery są po prostu wszędzie. Przeciągnijmy sobie tą wajchę tutaj na dół i wyjdźmy stąd wreszcie. Czy to jest normalne boisko do gry w koszykówkę? Mi się nie wydaje, ale teraz przeskoczymy sobie na to. I mamy kolejną dźwignię, żeby wejść do toalety. Okej. Okay. Mamy podziemia. Kolejne kanały i co to? Czy to jest jakiś ocean? Udało mi się, uciekłem stąd. Jest helikopter. Wreszcie mi się udało wydostać z tego więzienia. Dobra, już nigdy tu nie wrócę. Dawaj ten helikopter, szybko. Lecimy stąd.